Kamil, dla Ciebie wyjątkowy dzień dzisiaj, pierwszy w Resowi, ale zacznijmy od samego początku. Jak oceniasz dzisiejszy mecz sparingowy z drużyną ekstraklasową? No, każdy sparing, z każdego sparingu na pewno jakieś wnioski płyną tutaj dla nas, dla drużyny, dla trenera, żeby gdzieś tam ulepszać i cały czas zgrywać tą naszą drużynę przed inauguracją. Więc myślę, że na pewno ten sparing też będziemy analizowali i tak, żebyśmy w pełni byli dobrze przygotowani do pierwszego meczu. Podpisujesz kontrakt z Resowią, pojawiasz się w zespole. Jak odczucia po tych pierwszych godzinach bardzo intensywnych spędzonych w Rzeszowie? No, myślę, że właśnie dużo się działo. Gdzieś tam rano cały czas, no wiadomo, no jednak to są emocje, jakiś stres związany z tym podpisem, ale cieszę się, że to już jest za mną. Mogę się teraz skupić tylko i wyłącznie na grze w piłce. I cieszę się, że już mogłem zagrać zakontraktowany tutaj w Resowi i się cieszę z tego. Temat pierwszoligowy nie jest dla Ciebie absolutnie obcy. Przychodzisz do Resowi bogatszy o doświadczenia pierwszoligowe. Powiedz, jakiego sezonu spodziewasz się tutaj w Rzeszowie? Na pewno, tak jak wszyscy eksperci, nie eksperci mówią i zauważyli, ta pierwsza liga w tym roku będzie naprawdę ciężka, jeśli chodzi oczywiście o poziom, ale to dobrze, bo im wyższy poziom, tym każdego zawodnika i każdy klub to rozwija i na pewno szykuje się dla nas trudny sezon, ale myślę, że poradzimy sobie normalnie w tej pierwszej lidze i będziemy walczyli o coś więcej. Fajnie takie spotkania kontrolne rozgrywać, kiedy spotykamy tylu znajomych, bo w Zagłębiu Lubin i Tomek Król, notabene były zawodnik Resowi, sporo takich znajomych twarzy, które gdzieś tam z tego poletka piłkarskiego rozpoznajemy. Na pewno na boisku te konwenanse na moment przestają zupełnie obowiązywać. No myślę, że tak, no na boisku tak nie patrzysz na to. Po prostu masz swoje zadanie do wykonania i chcesz się zaprezentować z jak najlepszej strony. Piłkarsko dać tą jakość drużynie i jakby to jest dla Ciebie najważniejsze, gdzieś tam znajomości schodzą na dalszy plan. Natomiast jeśli chodzi tutaj o otoczkę już poza boiskową, no to myślę, że fajnie, tak? Na co dzień gdzieś tam w lidze nie spotykasz się z taką drużyną jak Zagłębie Lubin, a byłem w tej drużynie i miło po prostu spotkać stare twarze i uśmiech się pojawia. Na koniec, czy po dzisiejszym spotkaniu jesteś bogatszy o pewne wnioski, przemyślenia, nad czym faktycznie popracować, nad którymi tematami mocniej się pochylić, tak aby w lidze to wszystko zafunkcjonowało tak, jak należy? Myślę, że tak. Na gorąco mam takie wnioski. Może je zostawię na razie dla siebie, bo jest dosyć wcześnie i nie będę tutaj przed kamerą mówił o tym. Natomiast takie pierwsze wnioski mam. Gdzieś pierwsze rozmowy tutaj od trenera uwagi też już były.